Dlaczego Tak. te liście nie są intensywnie zielone, tylko one jakby podejrzewają, czy jakieś niedobory? I to, na to pytanie staram się odpowiadać, ale myślę, że tutaj fachowo poprosiłbym o to, żeby dać Państwu pełną odpowiedź, dlaczego one wyglądają w połowie października tak, jak ta roślina. Proszę Państwa, ja się uśmiecham przy takich pytaniach oczywiście, bo mam wrażenie, tak nie kolokwialnie ładnie mówiąc, że pytają mnie dzieci z przedszkola, bo przecież proszę Państwa, jak spojrzycie na wszystkie inne drzewa dookoła, to w okresie jesieni zamieniają swój kolor zielony na żółty, na czerwony, na inne, nawet niektóre ozdobne dęby czerwonolistne właśnie po to są specjalnie sadzone, żeby w tym okresie jesiennym były czerwone, a nie zielone. Proszę Państwa, to jest ten sam oczywiście fizjologiczne zachowanie związane właśnie z przygotowywaniem się do zimy. Po prostu ta sama reakcja, chlorofil w tych zielonych liściach w okresie już chłodniejszych nocy, kiedy w komórkach zaczyna być silniej produkowany etylen, ulega degradacji, a ujawniają się wtedy syntezy barwników innych, takich jak ksantofile, właśnie jak karotenoidy i jak w tym wypadku oczywiście antocjany, które odpowiadają za tą czerwoną barwę. To jest to samo zjawisko, które występuje na drzewach, to samo zjawisko, które powoduje, że jabłka w naszych sadach się wybarwiają i dostają czerwonego rumieńca, oczywiście te dwukolorowe lub jednokolorowe, ale czerwone, nie zielone, tak bo o takich mówimy. Więc to zjawisko czerwienienia liści jest bardzo pozytywne, bo to oznacza, że roślina właśnie zaczęła, nazwijmy to tak kolokwialnie, dojrzewać do zimy, czyli zaczęła po prostu usypiać. Chlorofil dostaje ulega degradacji, przestaje być już produkowana w tym momencie skrobia i inne substancje asymilujące, a wszystkie te substancje spływają do zdrewniałych czy półzdrewniałych części w owocu i liście opadają. Dziękuję Ci za te wyjaśnienia, ale mam cały czas wątpliwość, bo wiele osób uważa, że jest to niedobór fosforu w roślinie i należy z tym coś robić, ale myślę, że... Nie, no oczywiście jest to błędne uważanie. Proszę Państwa, nie ma tutaj żadnego niedoboru fosforu. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to normalne zjawisko. Poza tym, proszę nie mylić, bo niedobór fosforu jest bardziej widoczny przez matowienie dolnej z części liścia, które zobaczcie Państwo, nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne. Wciąż tutaj jest pięknie zielone, a wybarwienie antocjanowe pojawia się na tej zewnętrznej, tam, gdzie właśnie dociera słońce. Do wybarwiania antocjanów potrzebne są słońce i cukry. I dlatego właśnie jest to zewnętrzna część, a nie wewnętrzna, gdzie słońca brak. To jest od razu, może nawet mogą Państwo potraktować jako pierwszy wskaźnik tego, że nie jest to brak niedoboru fosforu, tylko właśnie antocjanowe wybarwianie związane ze stresem. Proszę Państwa, myślę, że wiele wątpliwości udało nam się rozwiązać przy dzisiejszym spotkaniu, już takim podsumowującym troszeczkę ten rok 2020, który jak widać no, cały czas płata nam różne figle. W tej chwili jesteśmy no, w takim okresie sadzenia, a ulewy nam to wszystko jakby troszeczkę uniemożliwiają, bardziej tym, którzy zakupują rośliny i chcieliby je posadzić, czas się przeciąga, ale życzmy sobie, żeby ten sezon szczęśliwie nam wszystkim się zakończył, żeby warunki pogodowe były dla nas korzystne i sprzyjające. Ja tylko chcę dodać od siebie, że o tej porze sadzimy i już z tą rośliną nie przycinamy, bo to jest jeszcze jedno pytanie, które tutaj się, czy ciąć? Więc odpowiadam wszystkim, nie tniemy i myślę, że tutaj kiwając głową potwierdzasz to. Tylko te miejsca, które ewidentnie widzimy, że są złamane, uszkodzone, gdzieś jakieś objawy chorób, to te fragmenty na pewno należałoby usunąć, ale nie formujemy w tym momencie jeszcze rośliny na przyszły sezon. To tak, wykonamy dopiero wiosną. O tym będziemy wiosną. Mówili wiosną i to się wykonuje na przedwiośniu, a w tej chwili myślę, że dobrych warunków pogodowych, dobrego sadzenia i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia wiosną, myślę już tym razem, bo sezon powolutku zbliża się ku końcowi. Ja swoją drogą dziękuję Państwu za oglądanie naszych filmików i zachęcam do uprawy borówki wysokiej. Dziękuję i do zobaczenia.